Pozostajemy nadal w Elblągu, dziś pokazuję Wam Muzeum Historii i Archeologii. To, co tu widzimy, to wystawa ukazująca aranżację domostwa minionej epoki. Trzeba przyznać, że pobudza wyobraźnię. Epoka broni białej, płynnie przechodząca w epokę broni palnej, to wystawa licznych znalezisk od przyborów gospodarczych przez biżuterię i inne narzędzia domowe, aż do kufrów, zamków, kluczy, słowem wszystko, co miało szansę przetrwać w niemal nienaruszonej formie. Wspaniałe księgi, woluminy, rękopisy, coraz młodsze i zwolna dosięgające czasów nowożytnych. W budynku dawnego gimnazjum możemy oglądać panoramę wspomnień z dekady lat 60. Jest to ciekawa retrospekcja lat młodości naszych bądź naszych rodziców. Ostatnią wystawą w budynku dawnej słodowni jest Elbląg Reconditus, dosyć ciekawa i na pewno zapadająca w pamięć wystawa z nurtem narracyjnym. Jeśli jesteście tego ciekawi, zaobserwujcie po więcej.